Dzień dobry, Bela Troszok jest dzisiaj naszym gościem, zgadza się? Tak jest, bardzo mi miło, dzień dobry. Wiślański Chór Kameralny, to jest ten twór, do którego zapraszacie. Zaczynaliście już w październiku, w drugiej połowie października. Jaka idea wam przyświeca? Co to jest za miejsce? Tak, faktycznie zaczęliśmy w połowie października, więc naprawdę bardzo niedawno jak na chór. Ideą jest to, żeby wspólnie śpiewać, to przede wszystkim. Tak? W takim pojęciu, powiedzmy, personalnym, to jest swój rozwój śpiewu, czyli rozwój emisji głosu, w to wchodzi też poniekąd jakaś dykcja, ale przede wszystkim myślę, jak też w ogóle spytałam chórzystki, czemu one zdecydowały się, żeby przyjść, przecież nie wiedziały trochę tutaj z kim będą pracować, bo dziewczyny powiedziały różne rzeczy, że chcą się spotkać z innymi osobami, z osobami w różnym wieku, w różnych zawodach będących, z osobami, które są po prostu poza ich środowiskami takimi codziennymi. Czyli też taka duża rola spotkania, znaczy taka, myślę, że społeczna, nie? Żeby się spotkać i żeby zrobić coś razem, coś, co lubimy robić, a tutaj akurat to jest śpiewanie. Więc na pewno to, samo śpiewanie, czyli rozwój mój, tak jak już mówiłam, ale też dotykanie sztuki, nie? Że jakby zagłębianie się w czymś, co powstaje teraz w tym momencie za pośrednictwem mojego głosu. No ładnie to ujęłaś, czyli śpiewać każdy może i dołączyć do was też. Tak, może, bardzo, bardzo zapraszamy, nawet teraz to jest bardzo dobry moment, bo zakończyliśmy, można powiedzieć, pewien projekt, czyli jakąś część repertuaru i teraz robimy w ogóle nabór i będziemy robić nowy repertuar, przewidujemy warsztaty pod koniec lutego właśnie z nowym składem, tak żeby ruszyć z nowymi utworami. Dobrze jest zawsze dołączyć właśnie w takim momencie, bo tak to trzeba jakoś nadrabiać to, co było wcześniej. Mhm. A jaki to jest repertuar? Co to jest? Co wam w duszy gra? Repertuar to utwory, które wybieram na próbę, to przede wszystkim, to głównie utwory etniczne, z różnych stron świata. Chcemy przede wszystkim śpiewać muzykę etniczną. Póki co mamy w moim repertuarze utwór z Brazylii, z Wielkiej Brytanii, oczywiście z Polski, nie zapominamy o Polsce. I będziemy poszerzać ten repertuar o różnorakie utwory z różnych, właściwie możemy powiedzieć, że będziemy śpiewać muzykę świata. Tak? Że to nie jest, nie mówimy o jakimś konkretnym wycinku, że na przykład tylko muzykę dawną, zresztą to wymaga ogromnych umiejętności. Ja bym też bardzo chciała zajrzeć do utworów z różnych epok, natomiast przyświeca nam głównie ten cel, żeby śpiewać muzykę taką charakterystyczną dla konkretnych rejonów na świecie. Okej, a jakaś muzyka sakralna też tam będzie miała miejsce? Tak, nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie chorealistyki bez muzyki sakralnej. Ogromną jej częścią jest muzyka sakralna i myślę, że to byłoby dużo też z dużą stratą dla zespołu, żeby nie sięgać po ten repertuar, bo on jest przepiękny, bardzo bogaty i na pewno po taki też sięgniemy. Już widziałem, jakieś nagrody też się pojawiły w tak krótkim jednak czasie trwania waszego występowania. Nagrody to chyba nie, ale chyba, że o czymś nie wiem, ale mamy, dostaliśmy jakby, znaczy uważam, że w ogóle i tak jak na taki parę miesięcy trwania zespołu i funkcjonowania zespołu, to dostaliśmy naprawdę dużo propozycji koncertowych już, a przecież chór naprawdę dopiero się tworzy, można powiedzieć, dopiero się poznajemy między sobą, poznajemy swoje głosy, uczymy się siebie słuchać i tak dalej. Natomiast faktycznie zaśpiewałyśmy już 3 koncerty. Właśnie, tak, to są te nagrody w postaci koncertów, tak, to było tak, to. Tak, zdecydowanie tak. Zaśpiewaliśmy na wieczorze kolęd tutaj w jednej ze szkół w Wiśle. I to był właśnie tak naprawdę nasz pierwszy taki dłuższy koncert, bo to zaśpiewałyśmy chyba 5 czy 6 utworów, Bo pierwszy koncert to był taki, w którym, do którego właściwie dołączyliśmy, bo bardzo dużo było różnych wykonawców i między innymi zaśpiewaliśmy dwa utwory. Natomiast nasz trzeci koncert, no to już był na sali chyba było 600 osób, więc naprawdę już tak było się czego bać. Znaczy nie, absolutnie, absolutnie tak nie podchodziłyśmy do tego. Byłyśmy bardzo podekscytowane. To był koncert noworoczny w Wiśle, który się odbywał. Byliśmy, śmiejemy się, byliśmy takim supportem do głównego wykonawcy. No, bardzo jesteśmy dumne, że stanęłyśmy na wysokości zadania i dobrze się bawiłyśmy i mam nadzieję, że publiczność też. No właśnie, no ale przed nami teraz taki czas pracy nad nowym repertuarem. Mam nadzieję z nowymi też osobami, które być może zechcą do nas dołączyć. I myślę, że teraz te najbliższe parę miesięcy warto przeznaczyć na to, żeby na tej pracy się skupić i znowu pod koniec, powiedzmy, tego sezonu artystycznego ruszyć z koncertami. Na razie, z tego co rozumiem, to macie same chórzystki, ale nie wykluczacie, że dołączą też panowie. Tak, zdecydowanie tak. No teraz akurat wyszło tak, że na ten pierwszy nabór w połowie października przyszły same panie, niektóre nawet przyszły z dziećmi. To było, ja uwielbiam też taką międzypokoleniowość na próbie. Nie zawsze to się udaje, prawda, bo jednak spotykamy się 2 razy w tygodniu, to jest dużo. Tutaj trzeba kogoś tam, to dziecko przywieźć swoje z jakiegoś innego, czy treningu i tak dalej. Natomiast faktycznie są same panie ostatecznie. Póki co jest nas 12, że jest 12 chórzystek i jesteśmy jak najbardziej otwarte na to, żeby z tego chóru powstał chór mieszany, czyli i jeżeli chodzi o głosy, czyli żeby byli i panowie, i panie. Mhm. Także jeżeli tego są chętni panowie, to... Tak, właśnie. To tego też życzę właśnie, żeby Wiślański Chór Kameralny się rozrósł i dołączyli też panowie do tego miejsca i do tej grupy. I rozumiem, że w poniedziałek, o której się mają wszyscy chętni zgłosić? Gdzie? W poniedziałek w Wiśle, godzina 17, to jest dworzec kolejowy, w budynku nad poczekalnią na dworcu. W tymże budynku mamy próby, zawsze w poniedziałki od 18 do 20, natomiast wszystkich chętnych zapraszam godzinę wcześniej, czyli o 17, żebyśmy się trochę poznali, rozśpiewali i żeby oni mogli też zostać na tej właśnie na tej próbie, która się rozpocznie o 18. Super, czyli... Mogę zdradzić, że dziewczyny szykują też jakiś słodki poczęstunek. No bo będzie to tak trochę, to jest 12 luty, czyli tak naprawdę na 2 dni przed walentynkami, więc to też można połączyć. Tak. Można sobie zrobić dla siebie, z miłości do siebie taki prezent i przyjść na chór. Tak, czyli kto czuje pasję śpiewania, chęć śpiewania, miłość do śpiewania, to w poniedziałek 12 we Wiśle będzie można się spotkać o 17. Tak, o 17. Wszystkie informacje, jakby ktoś był też ciekawy, są na pewno na stronie, na naszym Facebooku. I pod rozmową też zamieścimy taki tekst o tym naborze. Bardzo proszę. To trzymam kciuki za nabór i za repertuar i za to, żebyście z pełną taką energią rozpoczęli nowy sezon chóru. I co do zobaczenia i do usłyszenia. Może ja też się wybiorę, zobaczymy. Byłoby nam super miło, naprawdę. Ja tylko jeszcze może dodam, że nie wymagamy żadnego wykształcenia muzycznego, że jedyne co wymagamy to chęci do regularnej pracy i taką otwartość po prostu na to, co się będzie działo, ale przede wszystkim chęci są najważniejsze. Nawet jeżeli ktoś komuś powiedział, nie, wiesz co, ty to lepiej nie śpiewaj, albo mamy mnóstwo tych powiedzeń, słoń ci na ucho i tak dalej, to jeśli mimo tego w sobie ktoś czuje, że on bardzo chce, to jest wystarczający powód, żeby przyjść. Dobrze, to ja czuję się zachęconym. Bela Troszok była naszym gościem, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. To jest chyba najlepsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.